pieniędzy na odczytach i co prawda do majątku na spotkaniach autorskich się nie dojdzie i on też nie doszedł, ale miał jakby drugi taki zawód w ręku, na którym może też nie doszedł do majątku, ale poznał bardzo wiele miłych osób, szczególnie płci pięknej. To było wróżenie z ręki. Miał do tego szczególne predyspozycje. Być może jego wschodnie pochodzenie, jego rodziny miało tutaj coś na rzeczy. Był pochodzenia tatarskiego. Jego pradziadek jeszcze był muzułmanin. Natomiast on nigdy do tego publicznie sam się nie przyznał. Choć bardzo eksponował takież tatarskie pochodzenie swojego przyjaciela Brunona Bakanowicza. A to jest jakby inna historia. A więc Sztawnica. Drugi raz, będąc w Sztawnicy, poznał swoją pierwszą, pewno najbardziej ukochaną żonę. Marię oczywiście, jak prawie wszystkie panie w jego życiu. A trzeci raz był w 1908 roku z córką, później także z synem, z rodziną. Właśnie wtedy pisał w jednym z listów, że ciągle musi przyjmować jakieś delegacje osób, które chcą mu złożyć hołd, proszą o przecięcie jakiejś wstęgi, proszą o uczestniczenie w nadaniu imienia. Męczy go to okropnie, zwłaszcza te ławki, na których nigdy nie siadywał, ale podobno mają być też ławki imienia Sienkiewicza. Tak czy inaczej, konkludował w liście do szwagierki: miłość Sztawnicy do mnie pozostanie nieodwzajemniona. Tymczasem do Zakopanego przyjechał zaraz po śmierci swojej pierwszej żony w 1886 roku i związał się z Zakopanem na okres ćwierć wieku bez mała. Te związki były tak trwałe, że dla kilku wybitnych autorów piszących o Zakopanem na przełomie XIX i XX wieku to Sienkiewicz był symbolem Zakopanego. Jako człowiek, który był obywatelem świata, szeroko znanym, człowiekiem, który bywał właściwie wszędzie tam, gdzie wypadało bywać, bywał też w Zakopanem i to przedkładał Zakopane nad inne miejsce, chociaż oczywiście jak wszyscy bywalcy Zakopanego nieumiarkowanie je krytykował. Jeżeli na początku sezonu chwalił Zakopane za pogodę, to pod koniec sezonu ganił za pogodę. Jeżeli chwalił je za wspaniałą góralską kuchnię, to pod koniec sezonu pisał, że 10 dni w Zakopanem zepsuło mu żołądek na 100 dni następnych. Jeżeli doceniał i pod niebiosa wynosił zalety doktora Tytusa Chałubińskiego, z którym zresztą poznał się za jeszcze kawalerskich czasów w salonie Heleny Modrzejewskiej, to potem mówił, że to trzeba upaść na głowę, żeby będąc znanym lekarzem próbować lansować klimat zakopiański jako leczniczy, bo ten klimat może doprowadzić tylko do ciężkiej choroby. Krótko mówiąc, zachowywał się tak, jak każdy bywalec Zakopanego. Klął na Zakopane, na czym świat stoi, ale nie mógł się bez niego obejść. Prawdę powiedziawszy, do Sienkiewicza pociągnęło mnie nie tylko to, że był tak bardzo związany z Zakopanem i pewno nie to, że był tak znakomitym pisarzem. Dzisiaj trochę odchodzimy do tego kultu Sienkiewicza, i wszyscy dyskutują na temat tego, o czym Sienkiewicz pisał, co jest oczywiście z mojego punktu widzenia kwestią drugorzędną. Dla mnie istotniejsze jest to, jak pisał. I tu naprawdę jego sposób warsztatowego podejścia do tego zawodu jest zupełnie niezwykły.